Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Florian Pyszel, podcast Świat okiem biegacza, a razem ze mną Mikołaj Raszyński. I jakbyś, Mikołaj, mógł na początek powiedzieć kilka słów o sobie, kim jesteś i jak myślisz, dlaczego zaprosiłem Cię do mojego podcastu jako pierwszego gościa? Cześć, bardzo mi miło. Mikołaj Raczyński, tak jak Florek przedstawił mnie już. Dużo osób też mnie zna jako biegającego filozofa. Przede wszystkim właśnie. Przez to, że tak też się udzielam kiedyś bardziej, dzisiaj troszkę mniej, ale cały czas jakoś udzielam w mediach społecznościowych. Jestem od 8 lat biegaczem. Staram się to robić półwyczynowo, czy nawet wyczynowo w miarę możliwości, łącząc to z pracą i przede wszystkim łącząc to z taką pewną zabawą, tak to nazywam, zabawą w filozofii, bo jestem w tym momencie na czwartym roku studiów doktoranckich z filozofii, stąd też to połączenie biegający filozof i też tak się też utożsamiam jako filozof i biegacz. To są dwie moje największe pasje i dwie sprawy, które zajmują mi najwięcej czasu w życiu i sprawiają mi najwięcej przyjemności w tym momencie. A czemu mnie zaprosiłeś jako pierwszego, to nie wiem. Ale czuję się bardzo wyróżniony i jest to bardzo miłe, że akurat pomyślałeś o mnie. Może dlatego, że myślałeś, że filozof przyjdzie tutaj i będzie dużo gadał. Właśnie, no, że nie będę musiał ja tutaj tak dużo mówić, a tylko będę mógł słuchać mądrzejszego od siebie. Z tym mądrzejszym nie przesadzajmy, ale mam nadzieję, że nie będę jakoś bardzo mocno zanudzał. Dobra, a jakbyś tak na początek miał powiedzieć, jaka cecha charakteru najbardziej cię w tobie denerwuje, a co najbardziej w sobie lubisz, to co byś powiedział, co to byłyby za cechy? Bardzo ciekawe pytanie, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Najbardziej jestem zadowolony z tego, że jestem systematyczny, bardzo systematyczny i uparcie dążę do jakiegoś celu. Ale zarazem ta upartość jest moją największą wadą, bo jeżeli sobie założę jakiś cel, to choćby się góry waliły, choćby kłody rzucano mi pod nogi, to będę starał się jednak do tego dążyć. Często kosztem jakiegoś życia społecznego czy życia prywatnego, tak miałem przynajmniej ze sportem, że potrafię poświęcić bardzo wiele, żeby osiągnąć jakiś wynik sportowy. Myślę, że to z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej strony jest to jakaś wada, z którą dzisiaj mi jest troszeczkę łatwiej, bo w związku z moimi problemami bardzo mocno zrewidowałem swoje podejście do biegania, ale myślę, że to też jest coś, nad czym powinienem pracować, czyli takie luźniejsze podejście do pewnych założeń, które sobie stawiam. Ja pamiętam, jak napisałeś taki post na Facebooku a propos tego, że media społecznościowe nie lubią przegranych i tam bardzo fajnie skomentował Dawid Malina, który też ma problemy zdrowotne, teraz chyba powoli wraca, że dla nas, takich biegaczy, no nazwijmy to półprofesjonalnych, staje się takie mamy zagwozdkę, czy bieganie jest dodatkiem do życia, czy życie jest dodatkiem do biegania. I to jest, myślę, bardzo ważna kwestia, ponieważ no my tacy, nazwijmy to właśnie półprofesjonaliści, często o tym zapominamy, że to bieganie nie powinno być chyba najważniejszą rzeczą w naszym życiu. Co ty uważasz na ten temat? Dokładnie, to jest świetne ujęcie. No, w moim przypadku przez 7 lat tak naprawdę to życie było dodatkiem do biegania. No, bardzo na tym mocno ucierpiały osoby jakieś tam, które były moimi bliskimi przez pewien moment mojego życia, które cierpiały przez to, że ja tak, a nie inaczej podchodziłem do tego sportu. Cierpiała na tym też trochę filozofia, bo były momenty, że jak się bardzo mocno trenuje, zresztą jak wiesz, nie ma siły często, żeby poczytać książkę, żeby napisać coś ciekawego. I tak, to jest największy problem nas, takich osób, które biegają nie dla przyjemności, nie dla endorfin, bo ja tak tego nie robiłem tak naprawdę przez wiele lat. Tylko robiłem to dla wyników, dla każdej kolejnej sekundy urwanej z życiówki. Dla mnie miało znaczenie, czy robię trening tempem 3.36 czy 3.35. Tu się liczy każda sekunda. Tutaj, jeśli trening się nie uda, to jesteś zdenerwowany, przychodzi do domu, nie chcesz z nikim rozmawiać, to jesteś rozgoryczony, zdenerwowany, więc to jest... Tak. Bieganie potrafi przynosić wiele frajdy, ale potrafi przynosić też wiele takich ciężkich chwil i myślę, że właśnie na takim naszym poziomie trzeba to umieć zrównoważyć. Ja muszę się przyznać, że przez wiele lat nie umiałem tego zrobić. Dzisiaj jest z tym troszkę lepiej, ale mam nadzieję, że jak wrócę do szybszego biegania,
też będę mógł sobie jeszcze jakoś z tym poradzić. Nie wiem, czy czytałeś książkę Open, to jest biografia Andrea Agassiego. Nie czytałem, ale znam jakieś postawy. No i Agassi był moim, muszę przyznać, jednym z moich idoli, jeśli chodzi o tenis. I on tam właśnie pisze, że jak bardzo on nienawidził tego tenisa i jak bardzo był zmuszany czy przez trenera, czy najpierw przez ojca, i jak z każdą odbitą piłką nienawidził tego sportu jeszcze bardziej i w sumie nawet do końca kariery tego sportu nie lubił. Także tutaj myślę taka mała podobieństwo między... Tak, ale najciekawsze jest to, że ja nie byłem przez nikogo zmuszany. Byłem zmuszany sam przez siebie. Sam siebie zmuszałem. To też było chyba najgorsze, bo... Znaczy najgorsze i najlepsze, bo jednak miałem wsparcie od rodziny, ojciec zawsze mnie wspierał, dzięki ojcu zacząłem biegać tak naprawdę. Też, że przepraszam, że przerywam, ale super sprawa, że cały czas z tatą biegasz i tutaj to udostępniasz, bo to na pewno motywuje też i młodsze osoby, i też starsze osoby do biegania, także za to wielkie pięć, bo to jest bardzo spoko. Tak, jeśli mogę powiedzieć, to sama historia mojego biegania zaczęła się od taty, bo tata jest wielkim fanem Beatlesów. No ja może cofnę się, bo jak byłem od lat dziecięcych grałem w koszkówkę. Grałem dosyć już na zaawansowanym poziomie. Z Bartkiem Olszewskim robisz team? No, myślę, że nic Bartkowi nie umówiąc, to grałem na troszkę wyższym poziomie. Dobra. Bo doszedłem do poziomu pierwszej ligi, czyli gdzieś tam miałem już jakiś tam półprofesjonalny kontrakt podpisany. I w pewnym momencie po prostu Astoria, zespół, w którym grałem, z którym się wychowałem, nie chciała ze mną przedłużyć kontraktu. I w jednym momencie po prostu przestałem grać w koszkówkę. Czyli całe życie poświęciłem koszkówce i stwierdziłem, że przestaję, nie? A byłem na poziomie pierwszej ligi, to w bieganiu jeszcze tak wysoko nie byłem. No i mój tata jest wielkim fanem Beatlesów i znalazł bieg Beatlesów jakieś na 15 km oddalony, 40 km od Bydgoszczy, w której się wychowałem i w której wtedy mieszkałem. I mówi, że jest bieg Beatlesów na 15 km, czy przebiegnę za 2 tygodnie. Ja nigdy już nie biegałem wcześniej. No i mówię, a to ile lat miałeś wtedy? 2011 rok. Czyli stosunkowo niedawno. 8 lat temu. Aha. No i tam mówi, że on nie jest w stanie 15 km przebiec, a ja jestem sportowany, czy tam radę. Mówię, no słuchaj, spróbuję. No i przebiegłem tam godzina 15 chyba. Nie wiem, kiedy jestem, chyba po 5 minut na kilometr, wydaje mi się. Piętawkę? Mhm. Tak, dokładnie. No i tak się zaczęło. No i za rok, w 2012 roku biegłem i już tata biegł ze mną. Też się przez rok przygotowywał. No i już tam razem biegliśmy, znaczy trochę na innych poziomach, ale to tak wyszło, że dzięki tacie zacząłem biegać, bo to był mój pierwszy bieg i bardzo się wciągnąłem w to bieganie. No właśnie, no i ta twoja nieszczęsna kontuzja, która zdarzyła się, przypomnij kiedy? Kwiecień 2018. No właśnie, bo to też jest taka dosyć ważna sprawa, bo pamiętam, ty biegałeś na poziomie 31,20 na 10 tysięcy metrów, także jest to taki całkiem przyzwoity wynik jak na polskie warunki. To jest, myślę, pierwsza 20? 23 byłem wtedy w Mistrzostwach Polski. Aha, no to też całkiem wysoki poziom. I jak to się odnosi do tego, w sumie jak ty biegasz teraz, czyli no, nic nie umówiąc, ale no, to nie jest najwyższy poziom w Polsce. I jak zmieniło się twoje życie i jak zmieniło się twoje podejście do biegania, gdy właśnie poświęcałeś praktycznie wszystko na bieganie do poziomu, na którym jesteś teraz? Znaczy od czasu kontuzji też minęło wiele czasu, było też wiele prób powrotu do takiego szybkiego biegania, ale w tym momencie, kiedy jeszcze ciągle nie mogę normalnie trenować, biegam 2 razy w tygodniu, czasami 3 i startuję regularnie w parkrunach. I parkruny stały się taką moją arkadią biegania, można powiedzieć. Tak? To jest takie miejsce, w którym się odnajduję, w którym nie ma takiego wielkiego odciśnienia na każdą sekundę, gdzie spotykam nowych ludzi, dużo jeżdżę po Polsce, już byłem w 20 lokalizacjach w Polsce parkrunowych. To jest taki mój cel też, żeby odwiedzić wszystkie lokalizacje parkrun w Polsce. I staram się w taki sposób odnajdywać. Prowadzę też grupę treningową, jakoś staram się dzielić swoją wiedzą. No i znalazłem też dużo innych przyjemności życiowych. Trochę naprawiłem swoje życie społeczne, częściej wychodzę z domu, zdarza mi się pójść do kina, co podczas normalnego trybu treningowego praktycznie nie miałem na to czasu, a teraz i właśnie wyjdę do kina i więcej czasu poświęcam filozofii, mam trochę więcej czasu na to, żeby napisać jakiś ciekawy artykuł, organizuję konferencje naukowe, więc bardzo mocno to zmieniłem swoje życie, ale ciągle jednak walczę o powrót do pełnej sprawności.
bo powrót do biegania na takim w miarę wysokim poziomie ciągle jest moim głównym celem. Mam nadzieję, że to się niedługo uda, ale będę też podchodził do tego z zupełnie innym podejściem. Z świeższą głową, z nowymi doświadczeniami i teraz już wiem, że to bieganie nie jest najważniejsze i w każdej chwili można spaść z tego wysokiego konia, na którym się było i trzeba się umieć odnaleźć. Ja przez dłuższy okres nie umiałem się odnaleźć. Dzisiaj mi już jest dużo łatwiej i myślę, że przy każdej kolejnej kontuzji, jeśli już uda mi się wrócić do biegania, będzie to mi dużo łatwiej przychodziło. Miałbyś jakąś radę dla osób, których myślę jest stosunkowo dużo, biegających na podobnym poziomie co my, żeby właśnie się nie wypalić i żeby trenować ciężko, ale trenować mądrze i pracując i jeszcze trenując na przykład 2 razy dziennie, czy można jakoś zachować taki złoty balans między życiem społecznym, zawodowym, a bieganiem? Bardzo trudno mi dawać taką radę, bo mi to się nie udało jeszcze nigdy w życiu, ale jeżeli miałbym komuś radzić, to znajdźcie sobie taką partnerkę, takiego partnera, którzy będą was wspierać w tym, co robicie, będą rozumieć to, że macie taki cel i czasami warto poświęcić ten jeden trening w tygodniu czy 2 treningi w tygodniu, zrobić mniej 12 km i wyjść z tą osobą do kina, wyjść z tą osobą na jakieś fajne jedzenie, pójść na koncert nawet, zarwać noc i się dobrze bawić, bo czasami te 2-3 sekundy, które stracimy de facto na zawodach, nic nie będą znaczyły, a jak stracimy kontakt z najbliższymi, czy przyjaciół, czy kolegów, koleżanki, dziewczyny, chłopaków, to naprawdę będzie dużo kosztowało. A tak naprawdę często jest tak, że jak odpuścimy ten trening, to de facto zyskamy na tym treningowo, bo nie będziemy aż tak bardzo zmęczeni i fizycznie, i psychicznie, bo głowa jest bardzo ważna. Czyli co bym radził? Więcej luzu. Luźniejsze podejście, swoboda, nie napinanie się na konkretne tempo, bardziej myślenie o samopoczuciu i spędzanie dużo czasu z ludźmi, którzy nie mają wiele wspólnego z bieganiem. To też jest bardzo wartościowe, bo jeżeli otaczamy się ludźmi, którzy tylko biegają, to zamykamy się w takim środowisku i wydaje nam się, że nie ma świata pozabiegowego. Dlatego ja teraz bardzo cenię sobie moich znajomych, którzy nie biegają. Mimo, że mam ogromną rzeszę ludzi, którzy biegają i są związani z bieganiem od wielu lat, to jednak też staram się mieć tych znajomych pozabiegowych. To bardzo otwiera głowę na jakieś nowe doświadczenia, nowe przeżycia. To też jest bardzo ważne. Też myślę, podobnie jak my żyjemy wszyscy w takiej bańce informacyjnej i tak samo jak na Facebooku czy na Instagramie wyświetlają nam się raczej rzeczy, które my wspieramy i wydaje nam się, że na przykład gdy my na przykład popieramy jedzenie mięsa czy popieramy to, żeby walczyć ze zmianami klimatycznymi, to wydaje nam się, że wszyscy zaczynają tak myśleć. A potem, gdy wyjdziemy do tych ludzi, to zobaczymy, że w rzeczywistości tak to nie wygląda. Także to też myślę jest ważne. Też pamiętam, pisałeś, że jesteś wegetarianinem, może nie weganinem, bo to jeszcze ci się nie udaje. I jak ci na razie to się udaje? Jak twoje środowisko na to reaguje? Jakbyś mógł chwilę o tym powiedzieć. Tak naprawdę mięso jeść przestałem zupełnie przypadkowo, bez jakiegoś większego namysłu, bo 8 lat temu, jak zaczynałem biegać, moja ówczesna dziewczyna nie jadła mięsa. Po prostu przestałem jeść mięso z wygody, żeby było nam raźniej gotować, jeść. No i tak naprawdę nigdy nie byłem wielkim fanem mięsa. Początkowo robiłem to zupełnie bezmyślnie. Ona nie jadła, trochę też nie jadłem. Z czasem jakoś bardziej się w to zaangażowałem. Zrozumiałem tak naprawdę, że możemy żyć bez mięsa, tak? Bo początkowo, jeżeli to 8 lat temu, kiedy ja przestałem jeść mięso, to nie było jeszcze aż tak bardzo popularne, jak jest teraz. Wiadomo, że babci mówiły, że nie da się bez tego żyć, tak? Że zjedz chociaż tą paróweczkę, czy albo chociaż tą wędlinkę, bo to nie jest jednak mięso. Dzisiaj to jest odbierane bardzo dobrze, ale pewnie też dlatego, że żyję w takim środowisku, które jednak jest bardzo mocno nastawione na bycie wege, tak? I zupełnie mi to nie przeszkadzało w osiąganiu jakichś tam wyników sportowych, tak? Bo często się uważa, że wegetarianie nie mogą szybko biegać. To jest zupełnie nieprawda, bo ja tak naprawdę jestem wegetarianinem i dodatkowo unikam też nabiału. Odżywam się praktycznie jak weganin, tylko że mleko czy inne takie produkty zwierzęce jem przede wszystkim słodyczach, których nie potrafię sobie odmówić.
I chyba nawet nie chcę sobie w tym momencie odmawiać. Może kiedyś do tego dorosnę. Chciałbym być weganem, bo to jest dosyć duże wyzwanie, ale w tym momencie nie mam na to takiego ciśnienia. W byciu wegan też fajne jest to, że mamy taką fajną grupę biegową weganersów, która wspiera siebie na zawodach, na treningach, organizuje super spotkania. Jutro mamy Wege Parkland na Polu Mokotowskim. Także to też jest fajne, że poznaje się też nowych ludzi przez zwykłe bycie wege, czyli robienie z czegoś, co w ogóle tobie nie szkodzi. No i dlaczego jestem wege w tym momencie? Jestem bardziej świadomy. Początkowo byłem wege, bo tak było mi prościej, a dzisiaj wiem, że to raz jest lepsze z względów etycznych, a jako, że sam należy do zakładu etyki w Instytucie Filozofii, to jest mi to jakieś bliskie, ale też no, sprzyja na pewno, w tym momencie wiemy to, ochronie środowiska, hodowla zwierząt na pewno nie sprzyja też klimatowi, więc myślę, że to jest dobre z wielu względów i nie przeszkadza zupełnie w bieganiu. No tak, a co powiesz osobom, które mówią, że na przykład nie dostarczasz odpowiedniej ilości białka, albo że na przykład takie rzeczy jak kreatyna czy witamina B12 nie może być dostarczana z produktów zwierzęcych, z produktów roślinnych? Jeśli chodzi o ilość białka, to wydaje mi się, że we współczesnym społeczeństwie jemy tego białka zdecydowanie zbyt wiele. Nawet współczesne badania pokazują, że ilość... To wiesz, Garmin już mówi, żebyś wrócił na trening, gdzie się nie ruszałeś. Tak. Widać, że biegasz. No niestety tak. Ostatnio bardzo często mi to powtarza. Wiesz, mówiłem, żeby ten wyłączyć... Mówiono mi, żebym wyłączał telefony, ale nie pomyślałem, żeby też zegarki wyłączać. Tak. Garmin mnie wzywa na trening. Niestety nie zrobię dzisiaj tego treningu, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę regularnie biegał. A wracając do uważam, że jemy... Zbyt dużo białka. Tak. Że współcześnie się jest zbyt dużo białka. I wiele lat temu tego mięsa było dużo mniej i ludzie żyli na równym zdrowiu tak naprawdę. Oczywiście można powiedzieć, że dzisiaj ludzie żyją dłużej, ale to też nie dlatego, że jedzą więcej tego białka. A jeśli chodzi o suplementację, to mi się zdarza B12 suplementować i żelazo w wybranych momentach. Mhm. Jeżeli sprawdzę sobie, że wyniki krwi i żelazo i ferytyna wskazują na to, żeby ewentualnie coś suplementować, to robię, ale to jest bardzo rzadko. Ogólnie mam rewelacyjne wyniki krwi, dużo lepsze niż jak miałem, jak jadłem mięso. A? I nie czuję żadnych braków. I muszę też przyznać, że moja dieta nie jest też jakaś wielce skomplikowana. Jem dużo warzyw, kaszę i naprawdę można to wszystko tak ułożyć, żeby można było spokojnie biegać na dosyć wysokim poziomie, co mi się tam przez jakiś czas udawało. Zresztą o kwestiach zdrowotnych i kwestiach dietycznych na pewno będzie jeszcze mówione w podcaście. Zresztą moi współlokatorzy, czyli Katarzyna Garbacz i Jakub Woźniak, na pewno niedługo się w podcaście pojawią. A powiedz mi trochę teraz o twoim nietypowym połączeniu, czyli właśnie szybkim bieganiu i filozofii. Co cię skłoniło do tego, żeby pójść na taki, no powiem trochę, nietypowy kierunek studiów, ponieważ jesteś chyba jedyną osobą, którą znam, która studiuje filozofię? Dla mnie to też był nietypowy kierunek, bo zacząłem studia od historii. I na pierwszym roku historii jest taki przedmiot jak historia filozofii, na którym zacząłem, że ta filozofia może być niezwykle ekscytująca. No i stwierdziłem, że jeśli to mi się tak bardzo podoba, to trzeba to spróbować. I na drugi rok już poszedłem na filozofię. I sam też początkowo wiązałem filozofię z jakimiś szalonymi ludźmi, nieogarniętymi, z rozpiętą koszulą, z źle zapiętymi guzikami, z włosami latającymi wszędzie. Zupełnie nieogarnięty taki filozof się wydawał mi. Tak? Ale oczywiście, jeśli pójdziesz na Instytut Filozofii, do Instytutu Filozofii w Warszawie, takich ludzi się znajdzie. Ale jest też wiele bardzo ogarniętych ludzi, którzy mają niezwykle rzeźkie umysły. Tak? I filozofia otwiera też wiele dróg zarówno zawodowych, jak i dróg myślenia. Tak? I uważam, że myślenie o filozofii jako o gdybaniu o tym, czy niebo jest niebieskie, dlaczego jest niebieskie, filozofia zupełnie taka nie jest. Na przykład to czym ja się obecnie zajmuję, jest bardzo przyziemne, bardzo racjonalne i dotyka problemów dnia codziennego. Ja zajmuję się filozofią polityki,
etyką polityczną. Ostatnio też wprowadzamy do Polski wraz z grupą znajomych filozofię designu. Z tym, że nie designu rozumianego tak, jak ułożyć meble w mieszkaniu, tylko jak korzystnie wykorzystać ten design dla względów społecznych, ekonomicznych, dla zmniejszania nierówności. Wydaje mi się, że trzeba spojrzeć na filozofię troszkę z innej strony. Ja pracuję w korporacji medialnej i co ciekawe, moim szefem też jest chłopak, który skończył filozofię. Wow. Ten sam instytut, co ja. Czyli spotkaliśmy się w korporacji medialnej po wielu latach, bo on kilkanaście lat starszy ode mnie, ale filozofia jest taką ścieżką, którą można obrać i wcale nie trzeba skończyć jako wariat latający i oglądający niebo, czy mieszkający w beczce. A co powiesz na opinie ludzi, którzy uważają, że jedyna praca po filozofii to jest na przykład McDonald's, który myślę jest takim typowym myśleniem, albo że po prostu nie ma pracy po tym kierunku studiów? Praca jest. Sam muszę powiedzieć, że mam wiele możliwości pracy. Pracodawcy są bardzo zainteresowani ludźmi po studiach filozoficznych i to z wielu względów. Między innymi dlatego, że w coraz większej ilości korporacji zatrudnia się filozofa jako takiego doradcę. Czy filozofa, czy etyka, tak jak w mojej branży. Etyka w ogóle jest bardzo popularna między innymi ze względu na bioetykę, czy etykę lekarską. Naprawdę jest wiele ciekawych miejsc, w których można wykorzystywać tę filozofię, ale po studiach nie trzeba też się zajmować filozofią. Można wykorzystać te studia, które nie tylko są historią filozofii, ale jakoś otwierają umysł, rozszerzają horyzonty na wiele różnych sposobów. Tak jak chociażby ja pracując w korporacji medialnej, której nie mam nic wspólnego z filozofią. Jasne, to teraz jeszcze może wróćmy na chwilę do biegania i jeśli miałbyś powiedzieć, jaki najlepszy bieg był w twoim wykonaniu, to co byś powiedział? Zdecydowanie mam niewiele biegów, które mi się tak naprawdę udało. Może to zabrzmieć absurdalnie, ale często jestem bardzo niezadowolony ze swoich występów, ale jest jeden bieg, który na pewno będę wspominał bardzo długo. Były właśnie to Mistrzostwa Polski na 10 tysięcy metrów Rybniku w 2017 roku. Już minęły ponad 2 lata od tego pamiętnego startu. Tak, tak, tak. Niestety to już minęły 2 lata, ale to był bieg pamięty dla mnie z kilku względów. Przede wszystkim mój rekord życiowy 31 minut 20 sekund. Na to jest 3,08 na kilometr, tak? To po 19, po 18 i 8 sekundy na każdą setkę. Aż tak o tym nie myślałem. Ja zawsze chciałem tyle biegać, to wiesz, to miarę kojarzeń, to trzeba. Tak. No i z kilku względów to był dla mnie bardzo ważny bieg. Dlatego, że tym biegiem nastąpiło pewne przełamanie, bo poprzednie lata były dla mnie bardzo ciężkie. Nastąpił taki zastój biegowy. Zmieniałem trenerów, próbowałem różnych koncepcji i tym biegiem udowodniłem sobie, że mogę szybko biegać i to było na pewno dla mnie bardzo ważne. A inna sprawa, ja jestem bardzo emocjonalny i tam udało nam się z kolegami z LKS Ostrowiecko zdobyć złoty medal drużynowych Mistrzostw Polski. Właśnie za to wielkie gratulacje. Chyba 2 lata już minęły, ale pierwszy raz mogę Ci za to pogratulować. I powiem szczerze, że to było wzruszające. Wiadomo, to jest tylko drużynowy medal Mistrzostw Polski, ale jednak stanąć na najwyższym miejscu, na podium Mistrzostw Polski, nawet drużynowych, dla mnie kogoś, kto naprawdę poświęca życie bieganiu, to było coś pięknego i do dzisiaj czasami jak obejrzę te zdjęcia, zobaczę tego łysego człowieka, który stoi na tym najwyższym stopniu podium, to muszę przyznać, że mi się łezka wokół kręci, bo to jest coś, czego już nikt mi nie zabierze. No, można się śmiać, bo pewnie wiele osób osiąga dużo większe sukcesy, ale dla mnie to był taki w tamtym momencie Mount Everest i to było coś pięknego. No ja też myślę, że my otaczając się właśnie takimi osobami, które jednak biegają lepiej od nas, czy kadrowiczów Polski, czy multimedalistów Mistrzostw Polski, i my trochę zapominamy o tym, że my też bądź co bądź biegamy na całkiem przyzwoitym poziomie. I ja szczególnie miałem to do czynienia, gdy byłem jeszcze w liceum i gdy większość moich znajomych z kadry Mazowsza dostawało się do kadry Polski, a ja jednak w tej kadrze Mazowsza zostałem i tam biegałem na poziomie 4,03 na 1,5. I dla mnie to było strasznie takie smutne, bo wiedziałem, że w miarę dużo poświęcam, wiedziałem, że w miarę dobrze biegam, natomiast no, do tego najwyższego poziomu trochę mi brakowało i nie zdawałem sobie sprawy, że jednak porównując się do nawet takich zwykłych amatorów, to ten
ten poziom biegania jest zwyczajnie niedostępny. I takie, myślę, bardziej docenianie tego, co się ma i tego, jak się biega, jest na pewno bardzo ważną rzeczą w życiu. Chyba nie wiem, czy to było pytanie, ale jeśli masz coś do dodania... Zgadzam się. Warto doceniać to, co się ma, ale jednak całe życie i tak będę się porównywał z tymi lepszymi. Uważam, że to jest jedyna droga, żeby robić postęp, chociażby ten krok po kroku. Zawsze marzyłem o tym, żeby chociaż w te kilka sekund zbliżyć się do tych medalistów Mistrzostw Polski. Jeżeli pobiegłem 31.20, to moim celem na kolejny rok było 30.59. A czy nie uważasz, że to jest taki prosty krok do takiej ciągłej irytacji i ciągłego niespełnienia się? Bo wiesz, jak zawsze sobie dajesz takie nowe cele, to z drugiej strony no nigdy tych celów nie osiągasz. A co o tym myślisz? Pewnie tak, ale wydaje mi się, że czy ja jestem osobą, która potrzebuje konkretnego celu, do którego musi dążyć. Ja często sobie na przykład wieszam jakiś konkretny wynik nad łóżkiem, który mnie interesuje, i jak wstaję rano i mi się strasznie nie chce, jest ciemno, jest zima, minus 15, pada śnieg, to wiem, widzę pierwsze, co mam przed oczami, to załóżmy 30-59, miałem tak napisane przez długi okres. I to mnie codziennie pobudzało do tego, żeby wstać, zrobić ten trening. Ja też mam tak, że bardziej rywalizuję z czasem niż z rywalami. Ja tak naprawdę nie mam rywali. Dla mnie rywalem jestem ja sam. Uważam, że na tym poziomie, na którym jesteśmy, nieważne, czy będę 23 na Mistrzostwach Polski, czy będę 17, czy 28. To nie ma najmniejszego znaczenia. Dzisiaj bym zamienił to 23 miejsce na Mistrzostwach Polski na 64 z lepszym czasem. Naprawdę, więc... Ja potrzebuję takiego celu. Może ta droga do tego celu powinna być troszkę inna, troszkę spokojniejsza, swobodniejsza, ale sam cel uważam, że jest potrzebny. Ty całe życie trenowałeś sam, czy miałeś w przeszłości jakichś trenerów? Miałem kilku trenerów. Jak zaczynałem biegać, to trenowałem u Błażeja Stankiewicza. Bardzo fajny trener z Bydgoszczy, z Ostromeska, który nauczył mnie wszystkiego, bo jak do niego przychodziłem, to nie wiedziałem, co to jest drugi zakres. Nie wiedziałem, co to jest siła biegowa. Myślałem, że to trzeba wychodzić i biegać po prostu. Jak kiedyś myślałem, że zabawa biegowa to jest po prostu tak, że takie lekkie bieganie. I pamiętam, jak miałem 10 razy 25 sekund, to po prostu myślałem, że te 25 sekund trzeba przebić 100 metrów. Tak mówiłem, kurczę, taki bardzo fajny trening. Tak. Setki w 25 sekund, mówię, tak to można się bawić. Tak. Też nie miałem zielonego pojęcia o bieganiu i Błażej mnie wszystkiego nauczył. No i w końcu razem też zdobyliśmy ten złoty medal Mistrzostw Polski. Mimo, że wtedy już ja trenowałem sam, ale Błażej był takim naszym patronem i do dzisiaj jestem jeszcze cały czas w tym klubie LKS Ostromecko. Potem trenowałem przez jakiś rok, znaczy dwa lata trenowałem z Błażejem. Potem przez rok czy dwa lata trenowałem sam. Potem byłem zdesperowany i poszedłem do bardzo dobrego biegacza, do Andrzeja Kupczyka. On był na finale Igrzysk Olimpijskich, wydaje mi się, że w Monachium, na 800 metrów. To był jeden z ostatnich biegaczy, który był w finale 800 metrów. To były dawne czasy, chyba lata 70, wydaje mi się. To był strasznie ciężki trening. To był najcięższy trening, jaki robiłem w życiu. Do dzisiaj nie trenowałem tak ciężko. No i troszkę przesadziliśmy. Raz, że trener był bardzo mocno zaangażowany i chciał, żebym trenował ciężko, a dwa, ja dokładałem zawsze. Bo ja jestem taki, tego typu człowiekiem, że bardziej dołożę niż odejmę. Potem zacząłem trenować sam, osiągnąłem te najlepsze wyniki i stwierdziłem, że może jakiś nowy bodziec i poszedłem do Pawła Ochala, u którego trenowałem rok, tylko że trenowałem z dużymi przerwami na kontuzję. Czyli tak naprawdę no, trenowałem, nie nabiegałem żadnego wyniku z Pawłem, a nie, pobiegłem 15, 49.25 na Chomiczówce. Tak, to my pamiętam, to byłeś miejsce przed... Tak, razem biegliśmy. Tak, razem biegliśmy i pamiętam, ja... Tak, wtedy to nie byłem zbytnio mądry, teraz może troszeczkę bardziej, bo pamiętam, wtedy było chyba minus 10 stopni, a ja biegałem w krótkiej koszulce i bez rękawków. Bez rękawków, tak. Nawet chyba tobie ktoś skomentował na Instagramie, że czy temu panu mnie nie za bardzo przyszało. Tak. To zrobiłeś ogromne wrażenie na moich znajomych pozabiegowych. Szkoda, że nie wynikiem, ale... Dla nich to nie miało znaczenia, czy 49 minut, czy godzina 5. Ale zaczęli, że ja byłem dosyć ciepło ubrany. Czy może nie aż tak bardzo, ale ty zrobiłeś ogromne wrażenie. Ale nie, chyba no... byłeś wyjątkiem w całym. Tak. To była taka moja typowa głupota. Ale bardzo fajny bieg swoją drogą. Tak. To pamiętam, że tam chyba Patryk Stypułkowski był między nami albo przed tobą? Chyba przede mną, bo bezpośrednio. Ja go dogoniłem jakoś blisko mety i gdzieś tam na finiszu ze mną wygrał. Ale to był chyba jeden z ostatnich moich, to też, albo nawet ostatni taki bieg naprawdę na takim fajnym poziomie. To 2018 rok. Tak, styczeń 2018. No,
A jeśli tak byś miał teraz liczbowo powiedzieć, to jaki był najcięższy trening, który robiłeś w swoim życiu, albo taki, który najlepiej pamiętasz, i ile najwięcej zrobiłeś kilometrów w ciągu jednego tygodnia? Jeśli chodzi o ilość kilometrów, to jak trenowałem sam, to najwięcej w jednym tygodniu zrobiłem 220 kilometrów. To jest ponad 30 dziennie. Tylko to zrobiłem w 12 albo w 13 treningach, pamiętam, i to było na jakimś obozie. Wydaje mi się, że w Spale, albo, a nie, w Wiśle, no obozie w Wiśle to było. Początek 2017 roku. To wtedy w Limbie spałeś? Tak. To też. Spałem w Limbie i tam padł ten rekord. A jeśli chodzi o taki jeden najcięższy trening, to pamiętam rok później, w 2018 roku w Portugalii, przy ogromnej pomocy Pawła, zrobiłem ten trening 3 razy 3 km, gdzie pierwszą trójkę 9.12, 9.08 i 8.58. Wydaje mi się, że takie jak mniej więcej tak to wyglądało. Mogę się mylić sekundę, dwie. I to był naprawdę potężny trening, jak na tamtą moją dyspozycję. I wskazywał na to, że forma jest bardzo wysoka. Niestety nie mogłem tego wykorzystać tak jak bym chciał, ale to był taki na pewno bardzo ciężki trening. Chociaż treningów ciężkich robiłem całą masę. No właśnie, to też taki kolejny wątek, który chciałbym poruszyć, bo znam mnóstwo osób i chyba też niestety muszę się do niej zaliczyć, które super, naprawdę super biegają na treningach, a potem te zawody jednak im nie oddają, a z drugiej strony jest dużo osób, które dosyć lekko trenują, natomiast na zawodach pokazują super poziom. I jaki z tego wniosek? Czy można jakoś temu zaradzić? Czy można jakoś z tym walczyć? Na pewno można z tym walczyć. Nawet ten mój najlepszy wynik był pokłosiem tego, że trenowałem spokojnie. Oczywiście. Byłem mocno krytykowany za to, że biegam bardzo dużo, bo przygotowując się do tej mojej najlepszej dychy w życiu, biegałem pod 180 km, biegałem bardzo dużo, ale biegałem spokojnie. Ten trening był bardzo zrównoważony, biegałem po 4 minuty, 4.15 na kilometr. Tych mocnych chodzików było bardzo mało. De facto tempem do dychy 3.08 zrobiłem może 2-3 treningi. Nic więcej. To był cały trening był oparty na długich biegach, spokojnych biegach, jeszcze jakichś takich biegach ciągłych i to mi wystarczyło. Potem troszeczkę się pogubiłem tak naprawdę treningowo, bo każdy mi mówił, że jak biegłeś 31.20, to teraz czas na 14.45 na piątkę. No to ja uwierzyłem, to zacząłem trenować bardzo mocno tempowo, a taki trening zupełnie na mnie nie działa. No i gubiłem się tak. Gubiłem się, ale teraz wiem, że uczyłem się na swoich błędach i wiem, że trzeba znaleźć ten złoty środek. To jest najcięższe w treningu biegowym, w układaniu treningu biegowego, żeby wiedzieć, jak ciężko trenować, żeby ten trening przynosił efekty, żeby nie trenować za ciężko, bo znam też wiele osób, które robiły życiówki na treningach, ale to znaczy to czemuś służy, no można podbudować głowę, tak, jeśli ktoś tego potrzebuje. To na pewno dobrze działa na aspekt taki psychologiczny. Tak, ale chyba tylko na ten aspekt. Mhm. Ale jako, że jednak znasz się na tym bieganiu i umiesz dobrze doradzić, myślę, że może o tym świadczyć ostatni wynik Piotrka Mielewczyka, który poleciał półmaraton godzinę 7 i 23. Jest teraz twoim podopiecznym, można tak powiedzieć. Tak. Jak zaczęła się w ogóle wasza współpraca i jak ona wygląda? To bardzo śmieszna sytuacja, bo Piotrek jest ode mnie lepszym biegaczem, zawsze był. Raz mi się z nim udało wygrać na tym samym biegu, co biegliśmy razem na 15 km. No, pamiętam na Orlenie na pewno na dychę z nim wygrałem, ale tak o sekundę albo dwie. Tak. Piotrek jest bardzo, bardzo dobrym, bardzo doświadczonym biegaczem. Od kilkunastu lat biega, więc biega pewnie dwa razy dłużej niż ja. Ale miał w swoim życiu wielu trenerów. I ostatnie lata były dla niego bardzo ciężkie biegowo. No nie robił postępów, jeśli robił postępy, to o kilka sekund w półmaratonie. No i jako, że my jesteśmy przyjaciółmi, można powiedzieć, byłem między innymi świadkiem na jego ślubie, więc spędzaliśmy razem dużo czasu. No i ja jestem dosyć takim gadułą treningowym, potrafię godzinami gadać o treningu, dlaczego biegać tak, a nie inaczej. To Piotrek kiedyś stwierdził, słuchaj, a może byś mnie trenował? Ja mówię, no Piotrek, no możemy spróbować, ale musisz mi zaufać. Musisz mi mówić pertener? Nie, aż tak nie jest. Ale najważniejsze, żeby mi zaufał, żeby jakoś poddał się mi, tak? Nie dyskutował z tym, znaczy możemy rozmawiać, ale nie kwestionował moich pomysłów. No i powiedział, że dobrze, no i spróbujemy. To się zaczęło rok temu. Ten rok był bardzo ciężki, bo dwa podejścia do maratonu skończyły się antybiotykiem dla Piotrka. Ale ja wiedziałem, że ta forma jest bardzo wysoka, że ten trening, który ja mu jakoś proponuję, jest inny niż robił przez całe życie. A to jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś trenuje naście lat, to potrzebuje nowych bodźców. W
w kółko te same bodźce, one już nie działają. Szczególnie, że były powtarzane wielokrotnie, a Piotrek trenował bardzo ciężko. No i teraz ostatnie dwa tygodnie były bardzo udane dla Piotrka, bo najpierw pobiegł 5 km na parkanie w Parku Skarżyskim 14:44, co jest, co ciekawe, drugim wynikiem w historii parkanu w Polsce. Czyli to tak tempo 2:57 na kilometr. Tak. Szybciej na parkanie biegał tylko w Polsce Artur Kozłowski i to 3 sekundy, więc bardzo niewiele zabrakło. A szkoda. Ale to już było bardzo ciężko do wyciągnięcia. Tak? No, sam wiesz, jak to jest walczyć o sekundy, a jakby nie bardzo szybko, to już zupełnie. No i tam ten półmaraton w Kopenhadze, gdzie przy okazji padł rekord świata. Ale Piotrek tam właśnie pobiegł godzina 7:23, co wydaje mi się, że jest jeden z najlepszych wyników w historii amatorskiego takiego biegania w ostatnich latach w Polsce. Bo pamiętam, że Łukasz Oskierko pobiegł podobny wynik, godzina 7. Też Wojtek Kopeć podobnie poleciał. Ale Wojtek, nie zaliczyłbym go jednak do amatorów. No dobra, okej. To też myślę, kwestia amatorskiego, a takiego zawodowego biegania jest na pewno bardzo, bardzo dyskusyjna. Ale na pewno Piotrkowi należą się duże gratulacje. Mam nadzieję, że niedługo i go usłyszycie, jeśli oczywiście się zgodzi tutaj przyjść i on opowie, jak wygląda współpraca z Mikołajem. A powiedz mi, skąd czerpiesz wiedzę, bo tak jak na początku mówiłeś, nie miałeś takiego backgroundu biegowego, więc skąd się uczyłeś i skąd dalej się uczysz? Uczyłem się przede wszystkim na sobie. Z tych 8 lat, które biegam, jakieś 4-5 sam siebie trenowałem, więc to jest pierwsze źródło mojej wiedzy. Kolejne to przede wszystkim książki, tak? Jeśli chodzi o publikacje o treningu biegowym, to przeczytałem na pewno wszystko, co jest w języku polskim i większość książek, które jest dostępnych w Polsce, a są w języku angielskim, to na pewno. Dużo czytam w internecie, chociaż w tym momencie staram się trochę ograniczać to, bo w internecie jest taki natłok informacji, wiele z nich jest nieprawdziwych, zmyślonych, te treningi są kosmiczne. I myślę, że trzeba zachować taki zdrowy rozsądek, tak? Nie powtarzać tego, co robi elita. Ale najbardziej się inspiruje treningiem amerykańskim i treningiem brytyjskim, gdyż warunki Amerykanów czy Brytyjczyków są bardzo podobne do naszych, tak? Jeśli chodzi o trening na nizinach, czy jakieś tam, załóżmy, genetykę, tak? Bo jeśli chodzi o trening kenijski, na którym się wiele osób opiera czy inspiruje, myślę, że jednak daleko nam do tego, żeby się do nich porównywać. Myślę, że źródeł należy szukać bliżej nas. A jest jakaś osoba z Polski, którą obecnie się inspirujesz albo którą tak podziwiasz, jeśli chodzi o bieganie średnio czy też długodystansowe? Oj, ciężko by było mi znaleźć tylko jedną osobę z Polski, którą w tym momencie się inspiruje. Na pewno ogromne wrażenie na mnie robi Marcin Lewandowski, gdyż to, co wycieka z jego treningów, to ile on się dzieli o swoich treningach, jest bardzo podobne do tej mojej myśli. On biega na bardzo mojej myśli, to może bardzo górnolotnie. Tak. Ale myślę, że jakiś tam pomysł na bieganie mam, ale wiem, że Marcin Lewandowski biega bardzo dużo, jeśli chodzi o biegarza średnio dystansowego, bo z tego co słyszałem, biega nawet w okresie zimowym 170-180 km, co jest dużo nawet dla wielu maratończyków w Polsce. Ale jeśli chodzi o takiego jednego idola, czy taki wzór, w tym momencie w Polsce nie ma takiej osoby. Nie wiem, czy na świecie nawet jest. Staram się czerpać z każdego po trochu. Miałem na pewno w życiu jednego idola sportowego, był to Michael Jordan. Przeczytałeś jego oczywiście biografię? Oczywiście, tak. Polecasz? Bo też dużo osób mówiło, że dużo pozytywów, ale ja jeszcze nie miałem w sumie jej w ręku i nie wiem, czy się zabrać. Bardzo gruba książka to jest. To słyszałem, że w ogóle pierwsze tam kilka sto, czy jeszcze więcej stron jest a propos w ogóle jego przodków, w ogóle tam sobie radzili. Ta książka polecam. Ja myślę, że można znaleźć jakieś krótsze pozycje, w których znajdziemy wszystkie te informacje. Ale jest wiele anegdot, treningów, które naprawdę są warte przeczytania. Ale dla mnie ona nie była też jakąś wielką nowością, bo przez całe życie się interesowałem Jordanem. Mam w Bydgoszczy nagrane na VHS-ach wszystkie finały Chicago, jeszcze gdzieś tam z DSF-ów. Wstawałem, byłem małym chłopakiem, tata mnie budził, oglądaliśmy ten mecz. Jeszcze TVP chyba były, prawda? TVP też, tak. Hej to NBA. To także to na pewno jest taki mój idol sportowy. I drugi idol sportowy jest dużo bardziej kontrowersyjny, bo byłem ogólnym fanem Lance Armstronga. Czytałem wszystkie jego książki. Bardzo mocno się nim inspirowałem. I mimo jego
wpadki, czy jego kłamstwa dopingowego cały czas jest moim dla mnie wzorem, bo zdaję sobie sprawę z tego, że mimo dopingu, który jest oszustwem i tutaj nie podlega to żadnej dyskusji, to wiem, że jak ciężką pracą trzeba dojść do osiągnięcia takich sukcesów, i wiemy też, jak wyglądało kolarstwo w latach 90., gdzie ten doping był po prostu normalnością i pewnie do dzisiaj jest. To jak już poruszyliśmy taką kwestię, to jak byś zaradził takiej sytuacji, którą mamy obecnie w Polsce, gdzie na wielu biegach widzimy Kenijczyków, którzy jeżdżą od biegu do biegu, piątek, często sobota, niedziela, czy też wielu przyjaciół naszych z Ukrainy. Czy masz jakiś sposób, żeby ukrócić ten proceder, który no, nie wydaje się uczciwy? Jedynym sposobem jest wprowadzenie obowiązkowych kontroli dopingowych tam, gdzie są nagrody pieniężne. Innej drogi nie widzę. Albo unikamy nagród pieniężnych, biegamy dla satysfakcji, dla wyników, dla zdrowia, czy z innych powodów. A tam, gdzie są pieniądze, musi być kontrola antydopingowa. Jeżeli tego nie ma, to nie znajdziemy żadnego innego rozwiązania tego problemu, bo to faktycznie jest problem, bo jeżeli Kenijczycy potrafią biegać w sobotę rano, piątkę, po południu po maraton i w niedzielę następnego dnia znowu po maraton i wszystko w tym samym tempie, to jest kosmiczne i nie do wykonania. To niestety też taką opinię podzielam, a wiem, że z tymi kontrolami dopingowymi będzie dosyć ciężko i pewnie będziemy mieli nieraz jeszcze taką sytuację, że na przykład nagrody będą tylko dla Polaków, przez co też na pewno głosy oburzenia pojawią. Sam miałem taką ciekawą sytuację kiedyś na biegu w Wrocławiu, gdzie były nagrody dla pierwszych trzech i pierwszych trzech obejmowała kontrola antydopingowa. Ja biegłem czwarty, to był półmaraton, 4 czy 5 lat temu i Ukrainiec kilometr przed metą stał i czekał, aż ktoś go wyprzedzi. Bardzo ciekawa sytuacja. Ja go wyprzedziłem, dobiegłem trzeci i nie było kontroli akurat dla pierwszej trójki, ale on dobiegł za mną czwarty, żeby nie było ryzyka kontroli. Więc to był Siergiej Okseniuk, nie boję się tego mówić, bo taka sytuacja była. I to nie było żaden kryzys, po prostu czekał, aż ktoś go wyprzedzi, żeby nie było tej kontroli, a nagrody pieniężne były dla pierwszych sześciu biegaczy. To jeszcze przypomnę taką sytuację. Robert Głowala, którego też serdecznie pozdrawiam, mówił mi kiedyś, że na biegu w Radomiu bodajże biegł on i trzech Ukraińców. I oni w trakcie biegu zapytali się do niego, czy powiedzieli, dzieli im dzięki, tak? Czyli chodziło o to, czy dzielą pieniądze już przed biegiem, ponieważ tam nagrody było dla czterech, oni biegli właśnie w czwórkę i żeby tak podzielić. No to tak a propos uczciwości. A co uważasz o poziomie polskich biegów długich, który aktualnie no nie jest jednak zbyt wysoki, i czy masz jakiś pomysł, jak można byłoby wrócić do tego poziomu, który reprezentowała polska elita na przykład w latach 70. czy też w latach 80. Mam bardzo mocno wyrobione zdanie na ten temat, a mi jest ciężko mówić, bo znam wielu z tych chłopaków, który biega na tym wysokim poziomie, ale no nie bójmy się słów, mamy beznadziejny poziom w biegach długodystansowych, szczególnie na... To nawet powiem, najlepszy wynik w tym roku na 5 km biega chłopak, który nie był na żadnym obozie wysokogórskim, 13.59, mój dobry przyjaciel Robert Głowala. I oczywiście nic nie odejmując Robertowi, to na poziomie europejskim, światowym ten wynik zupełnie nic nie znaczy. Niestety. Bo to 13.59 dla nas tutaj, jak sobie siedzimy... Super, to jest wynik kosmiczny. Tak, ja bym oddał bardzo dużo za taki wynik. Ale to jest wynik, który 18-letni Norwek zdubluje go. I który jest całkiem dobry, ale jakby się złożyło takie dwie piątki, a nie... Tak. A nie, niestety. Mamy beznadziejny poziom biegów długich. Szczególnie na stadionie piątkę dychę i na ulicy też tam dychę mamy bardzo słabą. Z maratonem jest troszkę lepiej. Tak ja to widzę w rankingach. Ci nasi maratończycy osiągają dużo lepsze wyniki porównując to do piątki czy dychy. Dlaczego? No dlatego, że na ulicy można zarobić, tak? Tak kolokwialnie mówiąc, czyli z maratonem wiążą się większe zarobki, sponsorzy i wojsko. Gdzie ci nasi biegacze mają jakiś stały dochód. A bieganie szybkie piątki jest trudniejsze, bo nie ma tych pieniędzy, trzeba finansować tak naprawdę przygotowania z własnej kieszeni, czy też po prostu nie korzystać z obozów wysokogórskich. Myślę, że nie ma mądrego, który by powiedział, jak to rozwiązać, bo gdyby był, to by już pewnie był jakiś pomysł na ten problem, ale no, na pewno ten poziom jest beznadziejnie słaby. Tak samo jak poziom, uważam, biegacz amatorski, taki jak my, jest słaby. Bo jeżeli my mówimy tutaj o bieganiu 31 minut na dychę, to jest szybko,
to jeśli się pojedzie do Wielkiej Brytanii, to takich chłopaków na 31 minut na dychę jest setki. A może tam po prostu jest taki wysoki poziom? Nie, uważam, że mamy duży strach przed szybkim bieganiem. A czym on jest spowodowany? Tym, że elita biega wolno i jak nam się wydaje, że 29 minut na dychę to jest szybko, a tak biegają kobiety. I jak to się nastawiamy, tak, że 31 minut to już jest... Nam się wydaje, że 3 minuty na kilometr to jest bardzo szybko, a to tak nie jest. Jak byłem w Irlandii na tym biegu na 5 km, gdzie tam około setka biegaczy za mało 15 minut, to to nie byli zawodowcy. To byli goście, którzy normalnie pracują po 40-45 godzin w tygodniu. To nie jest tak, że złamanie 15 minut jest zarezerwowane tylko dla ludzi jeżdżących na obozy wysokogórskie, przygotowujących się, korzystających z hipoksji, z jakichś wynalazków. To są ludzie, którzy po prostu trenują ciężko, czasami lżej niż my, ale mają otwartą głowę, nie boją się, podejmują ryzyko, no i trenują mądrzej pewnie. Znaczy na pewno, bo rozmawiałem z nimi i wiem, że jak ja potrafię trenować w tygodniu, załóżmy 12 godzin, to potrafią trenować 7, 8, 9 i biegają minuty szybciej niż ja. Także gdzieś tu jest nasz błąd. Miejmy nadzieję, że kiedyś wyciągniemy wnioski i nie tylko to wyczynowe bieganie będzie szybsze, ale to nasze, takie to amatorskie czy amatorsko-wyczynowe, też będzie na wyższym poziomie, bo myślę, że spokojnie każdy z nas, jak tu siedzimy, jeśli będzie zdrowie, to może biegać 30 minut na dychę i to nie jest żaden problem. No to był bardzo ciekawy wątek i też myślę taka sprawa, która... No myślę, że wiele, szczególnie osób starszej daty by się z tobą zgodziło, że kiedyś nie trenowano jakoś dużo ciężej niż my obecnie, a jednak te wyniki były dużo lepsze. No bardzo ciekawy tutaj wątek, bardzo mi to kiedyś, w sumie zainteresowało. Kiedyś miałem taką dyskusję z Mariuszem Giżyńskim. Powiedziałem mu, że uważam, że każdy około 30-letni mężczyzna zdrowy i potrafiący poświęcić się 5-6 razy w tygodniu, żeby trenować, jest w stanie pobiec 35 minut na dychę. I ja to do dzisiaj to potwierdzam. A co on powiedział na to? Że uważa, że nie. No to bardzo chętnie go też tutaj zaproszę i porozmawiamy o nim. On ma delikatnie większe doświadczenie, ale bardzo ciekawe. Dużo większe doświadczenie i zupełnie nic Mariuszowi nie odejmuje, bo jeśli miałbym wskazać kogoś, na kim się wzoruje w Polsce i by musiał to zrobić, to byłby to Mariusz. Tak, naprawdę. Bo też Mariusz jest jedną z niewielu osób biegającym na wysokim poziomie, które dzielą się swoimi treningami. Bo to też, myślę, jest taka kolejna rzecz dosyć smutna i też duży plus dla siebie, że ty jednak się tymi treningami dzieliłeś. No bo teraz się już nie dzielisz. Nie mam czym się dzielić. Tak, jednak tą wiedzą się dzielić i to też, myślę, jest super. A jednak polska elita czasami nawet ukrywa, a u kogo trenuje? To już dla mnie jest zupełny... Albo twierdzi, że trenuje indywidualnie, a trenuje u kogoś. A dlaczego uważasz, że dzielenie się wiedzą jest istotną rzeczą? Przede wszystkim są dwie sprawy, które warto poruszyć przy mediach społecznościowych. Jedna to jest taka, że jeżeli my zakładamy te media społecznościowe, to stwórzmy taką całą historię, która nas opisuje. Tak jak ty to robisz... Fajnie to wygląda, łączysz właśnie podróże z bieganiem, to jest ciekawe dla ludzi. Ludzie są zainteresowani, gdzie ty wyjedziesz, co zrobisz. Bardzo dziękuję. I tak samo myślę, że ta moja historia też jest ciekawa, że jestem filozofem i do tego biegam. I też nie chodzi o to, żeby wstawać raz w tygodniu zdjęcie, zrobiłem trening, jest dobrze, tylko opisywać te cięższe chwile, te lepsze chwile, kontuzje, opisywać dlaczego tak się dzieje i nie bać się pisać w swoim treningu, bo tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Ja mogę powiedzieć cały swój trening ze wszystkich lat i uważam, że jak ktoś to powtórzy, to nie zrobi takiego samego wyniku jak ja, bo to nie jest tak, że trening zrobiony przeze mnie, wykonany przez ciebie, da ci taki sam wynik, tak samo na odwrót. Także trening musi być indywidualnie dopasowany i nie bójmy się dzielić tym treningiem. Chociaż, jeszcze bardzo ważna sprawa, często jak czytamy, co robią nasi koledzy, koleżanki, jesteśmy w szoku, bo to są bardzo ciężkie treningi i wychodzimy i chcemy trenować tak ciężko jak oni. To też nie jest najlepsza droga, bo często się patrzy, że o, tutaj kolega pobiegał 8 razy kilometr poniżej 3 minut, to ja też muszę tak spróbować. Co dzisiaj widziałem Jacek Wichrowski, prawda? 7, bo on biegał 7 razy. 7, tak, na jakiś kosmicznych tempach. Po 2,52, no także no, mega trening. Ja to trzymam, żeby on poniżej 14 minut pobiegł na piątkę. No, oczywiście nic mu nie ujmując, ja kibicuję. Myślę, nie wiem, czy jest taka osoba, której nie kibicujesz w Polsce? Nie. Ja też. Ja uważam, że czym innym jest zazdrość, a czym innym jest zawiść. Bo ja zazdroszczę treningów i czasów wielu osobom, natomiast to nie jest takie zawistne i uważam, że zazdrość w takim niewielkim aspekcie jest całkiem dobra i też może powodować takie pozytywne nastawienie. Ja bym chciał, żebyśmy wszyscy szybko biegali. Na przykład jak teraz Piotr pobiegł godzina 7,
a wiem, że wiele treningów potrafiłem z nim wykonać, to ja jestem świadomy, że ja jestem w stanie powiedzieć no właśnie, ja też go nie lata pokonałem, także dlaczego... Tak samo jest droga otwarta przed tobą. Dokładnie. I dla mnie to jest budujące, że chłopaki biegają szybko. Ja dlatego ja chcę wrócić do biegania, bo ja wiem, że tam na mnie czeka to 14 minut z przodu, nie? Mhm. Wiem, że jestem w stanie powiedzieć to 30 minut na dychę. I to mnie buduje, także ja myślałem, żeby wszyscy biegali szybko. To będzie nam łatwiej. Bo to dużo łatwiej i biec z kimś na jakiś dobry wynik w większej grupie, a nie samemu się męczyć i myśleć tylko, o dobrze, Florek jest z tyłu, to mu ucieknę. To zupełnie o to chodzi. Chyba, że będziemy rywalizować o medal mistrzostw Polski. To tak. No to zobacz, to jeszcze myślę. Chyba. Ale... To kategoria Masters chyba nas czeka jedynie. Ja jeszcze wierzę. Ty jeszcze wierzysz? Tak, jeszcze. To myślisz, że 2020 rok może należeć do ciebie? Nie, jeszcze na pewno 2020 rok na czyli pewno jeszcze nie. Tokio nie. Tokio nie i myślę, że Igrzyska Olimpijskie też są niestety poza moim zasięgiem, ale... Mam marzenie, żeby zdobyć indywidualne medal mistrzostw Polski i nie wstydzę się o tym mówić. To brzmi abstrakcyjnie, bo jestem daleko, bardzo daleko od osiągnięcia takich rezultatów, ale myślę, że warto mieć cele. Nawet nie marzenia, a cele, bo odróżniam marzenia od marzenia od celu i to jest mój cel, być medalistą mistrzostw Polski indywidualnie. Czy mi się to uda, czy nie, to nie wiem, ale to jest coś, co mnie cały czas trzyma przy biegowym życiu. Teraz może zmienimy temat i poruszmy sprawę, którą studiujesz, czyli filozofię. Tak, z tego co czytałem, to też interesują cię prawa człowieka. Mm-hmm. I też taką ciekawą rzeczą, którą ostatnio wyczytałem, jest co jeśli w najbliższym czasie algorytmy, które będą zbierały dane i które będą za nas podejmowały decyzje, tak jak na przykład teraz podejmuje Netflix, przy wyborze jakiegoś filmu, czy Spotify przy wyborze muzyki, to co będzie, gdy algorytmy będą na przykład mówiły nam, gdzie iść do pracy, na jakie iść studia, na kogo zagłosować i tak dalej. Czy to dalej będzie z tego rodzaju wolność, czy niebezpieczne zjawisko? Wydaje mi się, że to już ma miejsce. Może nie w tak szerokim tego słowa znaczeniu, ale nie jesteśmy w pełni wolnymi ludźmi i nie mamy wolnego wyboru. Wolny wybór, czy wolność wyboru, to jest złudzenie, któremu ulegamy codziennie. To tak naprawdę nam się wydaje, że my lubimy słuchać Rammsteina, a nie lubimy Sławomira. Być może, znaczy nam się wydaje, że to jest nasz pełen wybór. To jest, a ten wybór jest bardzo mocno ukierunkowany poprzez biologię, poprzez kulturę, poprzez nasze otoczenie i poprzez to, gdzie się obracamy. Także uważam, że to jest pewne niebezpieczeństwo, te algorytmy, którym będziemy podlegać, ale największym niebezpieczeństwem jest to, że te algorytmy będą przez kogoś pisane. To nie jest tak, że te algorytmy same powstaną, więc ja bym się bardziej zastanawiał nad tym, żebyśmy my mieli władzę nad samymi sobą, to jest niemożliwe. Realne jest to, żebyśmy mieli świadomość tego, że podlegamy jakimś algorytmom, że one na nas bardzo mocno oddziałują i żebyśmy mieli świadomość tego, że te algorytmy są przez kogoś pisane, a nie powstają w próżni. Bo często nam się wydaje, że wpiszę sobie w komputerze, co się ze mną będzie działo i ten komputer mi powie. No nie powie mi ten komputer, tylko algorytm przez kogoś napisany. Także jeżeli mamy świadomość tego, że mamy ograniczoną tą wolność wyboru, czy tą w ogóle wolność, to nie jest to wielkie niebezpieczeństwo. A jest z tym związane wiele korzyści. Chociażby ten autonomiczny samochód, który przyjmuje się, że może uratować rocznie, jeśli by był rozwinięty na dużo większą skalę, około 1 000 000 osób mniej zginie na drogach. Jeżeli tak ma być, to świetnie. No właśnie, to czy istnieje coś takiego jak wolna wola? Jako pojęcie tak. A jako realny byt? Nie, uważam, że nie, że to jest bardzo sprytnie wykorzystane między innymi przez religię, przez Kościół. Taka projekcja, która ma zachęcać, czy zmuszać, czy myślę, że zachęcać jest lepszym słowem do bycia dobrym, tak? W takim sensie, że do robienia dobrych uczynków, do oddawania się Bogu, do tego, żeby realizować jakieś założenia tej etyki chrześcijańskiej. Wydaje mi się, że to tutaj mamy jest ta wolna wola. A tak naprawdę, tak jak
kiedyś, znaczy tak jak pisaliśmy przed audycją o Sami Harisie czy Hararim, to wydaje mi się, że to, co oni mówią, to nie jest kontrowersyjne tak naprawdę. To jest kontrowersyjne dla nas, dla czytelników. Znaczy, to jest może kontrowersyjne, jak to się tego pierwszy raz posłucha, bo ja, jako że kiedyś byłem katolikiem takim, no dosyć głęboko wierzącym, to po przeczytaniu właśnie książek Harariego, które gorąco polecam, i 21 lekcji, i Sapiens, i Homo Deus, i zarówno teraz, jak czytam i słucham podcastu Sama Harisa, to dla mnie to było takie bardzo otwierające umysł. Jak sam podał taki przykład z wolną wolą, że my nie wiemy, o czym pomyślimy, dopóki ta myśl nie przyjdzie nam do głowy. I my nie wiemy tak naprawdę, jaka myśl przyjdzie nam następna do głowy. I ja teoretycznie nawet nie wiem, o co ja następnego Cię spytam. Chociaż to może w miarę mam przygotowane. Więc to jest na pewno takie bardzo kontrowersyjne na początek. Zacznę może od tego, że książki są faktycznie rewelacyjne. Przede wszystkim dlatego, że są świetnie napisane. Harariego można czytać jak powieść. Przynajmniej ja tak miałem. Że oczywiście zdarzają się jakieś cięższe słowa, ale to są dosyć gęste treści, skomplikowane treści przedstawione w taki sposób, że przecież tak to każdy. Ktoś, kto jest neurobiologiem, nie jest neurobiologiem, ktoś, kto jest filozofem, ktoś, kto nigdy nie interesował się filozofią, i wydaje mi się, że tak należy uprawiać naukę. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, to co robi też sam, te jego podcasty, jego filmiki, to też jest coś rewelacyjnego, coś, czego brakuje trochę w polskiej nauce, wydaje mi się. No się, czy są w polskiej nauce takie dialogi albo takie konferencje na większą skalę, gdzie po prostu rozmawiają dwie osoby, tak na przykład jak w Ameryce jest bardzo popularne spotkanie Jordana Petersona i Sama Harisa, to czy w polskim świecie nauki coś takiego istnieje? Istnieje, ale z bólem muszę przyznać, że na dużo niższym poziomie, a to dlatego, że tamte dyskusje w Stanach czy w ogóle na Zachodzie, one odbywają się takim językiem zrozumiałym dla każdego, tak? No bo ty, który się nie zajmujesz jakąś filozofią, możesz to obejrzeć, jeśli znasz angielski, to bez problemu zrozumiesz. Ja powiem ci nawet, mam książkę Homo Deus i Sapiens mam po angielsku i nie mam żadnego problemu, żeby to zrozumieć, także to już jest, myślę, ważna kwestia. Tak, a w Polsce te debaty odbywają się hermetycznym językiem. I to jest też największy problem nauki w Polsce. I ja staram się, znaczy zmienić, to też znowu brzmi górnolotnie, bo ja nie zmienię polskiej nauki, ale to, co ja robię, ta nauka, którą ja robię, ona jest robiona takim, można powiedzieć, uprawiona takim językiem ludowym. Oczywiście ludowym nie w jakimś złego tego słowa znaczeniu, tylko takim, ja bym chciał, żeby moje teksty mógł przeczytać każdy. Ktoś, kto się zajmuje filozofią i jest profesorem, i ktoś, kto nie ma nic wspólnego z tym. I myślę, że na tym polega uprawianie nauki. I tutaj jest ta duża przewaga tych twórców anglojęzycznych. A jeśli miałbyś polecić taką jedną książkę na start, czy też z filozofią, czy właśnie, nie wiem, z paradoksem wolnego wyboru, czy wolnej woli, to miałbyś coś takiego, co możesz polecić każdemu na start? Na start mi się wydaje, że wystarczy posłuchać chociażby Sama Harisa. Aha, dobra, to angielskie źródło, a tak po polsku? A nie jest wydana tego książka wolna wola? Masz rację, no rzeczywiście, to bardziej mi chodziło o podcast, ale tak, jak bardziej. I jego książka, którą najbardziej... Chyba na start ta wolna wola, wydaje mi się, że ona jest króciutka, można przeczytać to w jeden wieczór, jeżeli ktoś chce i ma poświęcić trochę czasu, i to jest świetna książka na start. Jeżeli to nam się spodoba, to można brnąć dalej, ale ogólnie książek, których warto polecić, jest cała masa. Oczywiście może już nie mówmy o tej, znaczy od wolnej woli, to jest wiele takich pisarzy, chociaż niestety większość z nich to są anglojęzyczni pisarze, ale te książki są też dostępne po polsku, chociażby Hitchens, też świetnie piszący autor. Ja bardzo cenię takich autorów, których się świetnie nawet czyta. Nawet chyba na łóżku mi leży Hitchens, Bóg nie jest wielki. Tak. No, ale akurat nie widziałem tego, jest wiele innych jego książek, które warto czytać. No, ja jestem ogromnym fanem książek, chociaż ostatnio muszę przyznać, że czytam mniej książek w całości, a bardziej się skupiam na jakichś artykułach czy krótszych fragmentach, ale jestem też uzależniony od kupowania książek. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to widzi całą bibliotekę książek, a to jest też jakiś mały fragmencik tego, bo dużo wywiozłem do rodziców, bo już nie miałem jak się z tym przemieszczać po Warszawie. Także myślę, że warto czytać, bo to naprawdę nas mocno rozwija. A też taka kolejna rzecz, która, pamiętam, chyba spotkałem się z nią pierwszy raz, jeśli chodzi o takie tematy filozoficzne, to dylemat wagonika, który kiedyś się wydawał takim bardzo abstrakcyjnym bytem.
I jak ma on się, jak on się odnosi do takich autonomicznych samochodów? Też czytając właśnie Harry'ego 21 lekcji, tam przeczytałem, co będzie, gdy autonomiczna Tesla będzie jechała i zauważy bawiące się dzieci na jezdni. I na przykład z prawdopodobieństwem 30%, jeśli skręci, to zabije kierowcę, a jeśli wjedzie w dzieci, to zabije dzieci, ale wtedy uratuje kierowcę. I co w takim razie filozof zaleca, żeby zrobić w takiej sytuacji? I czy w ogóle jest jakieś racjonalne i etyczne wyjście z takiej sytuacji? Nie ma. Dobrze. Dobrze, idziemy dalej. To... Nie, ale chętnie się wypowiem. Jeśli chodzi o dylemat wagonika, to on był omawiany po stokroć, albo nawet wielokrotnie. To jeśli mógłbyś się go tak na w skrócie, na czym on polega? W takiej najprostszej wersji. Jedzie pociąg torami i my mamy możliwość sterowania zwrotnicą. Jeżeli zmienimy kierunek, to zginie jedna osoba leżąca na torach. Jeśli nie zmienimy i nie wykonamy żadnego ruchu, to pociąg przejedzie po 5 osobach leżących na torach. I teraz dylemat polega na tym, czy dokonujemy jakiegoś ruchu i ratujemy życie tym 5 osobom, czy nie dokonujemy żadnego ruchu, nie bierzemy udziału w tej ewentualnej zbrodni i ginie jedna osoba. I mamy ten dylemat, czy dokonujemy, czy bierzemy udział w zabójstwie, bo to jest jednak, jest jak się można to ocenić jako udział w zabójstwie i ratujemy 5 osób, czy nie robimy nic i te 5 osób ginie. I jeśli chodzi o rozwiązania tego dylematu, to nie ma jednego dobrego. Utylitaryści powiedzieliby, że lepiej uratować 5 osób na rzecz jednej, ale z kolei powstaje pytanie, gdyby tą jedną osobą była członek twojej rodziny, to jaka jest wartość tej jednej osoby w porównaniu do tych 5? Bardzo ciężko to ocenić. Jest też inna wersja tego dylematu. Czy jeżeli miałbyś wypchnąć pewną osobę z tego pociągu, i ta osoba by spowodowała, że ten pociąg się zatrzyma na przykład, tak? Jest taki dylemat grubasa, który jak wypniesz z pociągu, on zatrzyma ten pociąg i on zginie. I uratujesz 5 tych osób. Tylko, że wtedy ty czy niego zabijesz. I co wtedy zrobisz? No właśnie, ale to do tej pory się wydawała taka bardzo hipotetyczna sytuacja, która no raczej nie będzie miała miejsca tak w rzeczywistości. Natomiast teraz dochodzimy do czasów, gdzie ten problem będzie realnie występujący w przypadku autonomicznych samochodów. I czy istnieje jakieś rozwiązanie tej sytuacji, które jest etyczne? Wiesz, etyk jest wiele. Co etyk, etyczka, to inny pogląd na sytuację. Wydaje mi się, że jedynym w miarę racjonalnym poglądem, z którym nie do końca się zgadzam, tak, jeśli chodzi o podstawy, to jest utylitarystyczny, czyli żeby w tym wypadku zginęło jak najmniej osób. Możliwie jak najmniej, najlepiej, żeby nikt, ale jeżeli mamy do wyboru, żeby zginęły 3 osoby albo jedna, to lepiej, żeby zginęła ta jedna. To jest chyba jedyny możliwy sposób do wprowadzenia, jeśli chodzi o autonomiczne samochody, który widzę w tym momencie. Wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie. Mikołaj, bardzo przyjemnie się rozmawia, ale już widzę, mamy ponad godzinę 20, a to dopiero pierwszy odcinek, także na pewno będziemy się widywać częściej i na pewno jeszcze nie raz usłyszycie Mikołaja w podcaście. A tak na koniec, jako że dużo rozmawialiśmy o Sami Harrisie, to może zakończymy takim pytaniem, które również występuje w jego podcaście, czyli gdybyś mógł wskrzesić dowolną osobę, która żyła w przeszłości, no i załóżmy, że nie jest to osoba z twojej rodziny, to kto by to był i dlaczego? Zacznijmy od tego, że nie wierzę w wskrzeszanie. Dobra. Miałem bardzo negatywne nastawienie bo kilka temu były takie happeningi, ja to nazywam happeningami na Narodowym, gdzie ojciec czy ksiądz Baszobora wskrzeszał ludzi. Przychodziło na to 60 tysięcy osób, ale zakładamy hipotetyczną sytuację. Tak, zupełnie to taka... I to jest ciekawe, bo mimo, że jestem ateistą i jestem zdeklarowanym ateistą, to wskrzesiłbym Jezusa. To ja też właśnie ostatnio do tego samego wniosku doszedłem z moją koleżanką, że chyba Jezus byłby najwłaściwszą osobą. Tak. A to dlatego, że bardzo mocno utożsamiam się z etyką chrześcijańską, nazwijmy to bez ogródek, głoszoną przez Jezusa. I wydaje mi się, że gdyby dzisiaj wskrzesić Jezusa i gdyby on mógł głosić swoje nauki, wiele osób kościoła i nie kościoła mogłaby na tym bardzo wiele zyskać. Byłaby to taka uniwersalna etyka,
której troszeczkę mi w tym momencie brakuje. A to mógł być taki autorytet nawet dla tych osób niewierzących, tak jak ja, które jednak bardzo mocno utożsamiają się z poglądami głoszonymi, czy opisywanymi w księgach, które głosił Jezus. Super. To na koniec jeszcze powiedz, gdzie można się znaleźć w internecie i kiedy następnym razem się widzimy? Znaleźć można w internecie na stronie biegającyfilozof.pl, w mediach społecznościowych, na Instagramie jako biegający filozof i na Facebooku jako biegający filozof. Kiedy się widzimy, tylko kiedy mnie zaprosisz, bardzo chętnie przyjdę, świetnie mi się z tą rozmawiało i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś to powtórzyć. Super, to dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia. Dzięki.